siadł odpocząć na stopniach Reichstagu, to nam się zdawało, że cisza dokoła, że wojska na pomoc już nikt nie zawoła. Piachy, piachy, czy błota, błota, zamiec, zamiec, czy słota, czy słota, dalej, czy bliżej twoich stron, czy twoich stron, zawsze, zawsze, piechotę, piechotę, zawsze, zawsze, piechotę, piechotę, to zawsze ciebie przyzywa dzwon, to zawsze ciebie przyzywa dzwon. Piachy, piachy, czy błota, błota, zamiec, zamiec, czy słota, czy słota, dalej czy bliżej twoich stron, czy twoich stron, zawsze, zawsze, piechotę, piechotę, zawsze, zawsze, piechotę, piechotę, to zawsze ciebie przyzywa dzwon, to zawsze ciebie przyzywa dzwon. Jeden, obok drugiego. Koniecznie. Chowaj. Ładny jestem. Pocierp. Dwa domy, murowane. Dobrze jakby jakiś niewielki młynek, bo dzieciom chleba trudno nastarczyć. Babi jeszcze nie macie, a już o dzieciach? Będą. My dwaj tylko z całej wioski. No więc o ile na dwóch tylko zostało, to trzeba... żeby pamięci nie zatracić. A o baby się nie martwię. Dziewuch nie brak, a już we wdowach to można jak w ulęgałkach. Tylko skąd krowy i konia? No, chociażby jednego na dwóch. Chyba, żeby odbojców. No ale trzeba dwa litry za ogon liczyć. No co, to i jeden wystarczy. Prawda. A jakby tak od razu i prosiaki, to świniobicie na... na Boże Narodzenie. Na Wielkanoc. Zwariowałeś? A śluby, a święta to co, o pustym pysku? Pocierpisz. Cierpisz. Zwolnij.
takie ładne oczy wymalowałem. Wyrzuć ją! Po cholerę ci to! To niemożliwe, żeby jemu ten warszyc w Radomiu matkę i siostrę. Dwie samotne kobiety. List z wojska wystarczy, jeżeli gdzieś leżą na wierzchu. Też się ochrzcili, Wojsko Polskie. Tak jak i my. I ci wytłumacz im to. A przed tym w lusterku popatrz, kto ci mordę przefasonował, obcy czy swoi. Za politykę przed wojną? To zupełnie co innego. Ale o 24 gówno mnie to wszystko obchodzi. 3 lata musiałem się o was martwić, teraz już nie. Od jutra każdy sobie. Dobra. Zdamy broń w dowództwie i każdy pójdzie w swoją drogę. Dobra. Myślałem, że już po wojnie ludzie będą umierać normalnie. Na płuca, na serce, ze starości. No, tak ja? Ja. Co? Teraz to będę kłaniać się takim facetom, co będą mieli do mnie interes. Rozumiesz, interes i twarde. I twarde! I takim pannom, których... do których ja będę mieć twardy interes. Ty też, hrabio. Ej, ci tam w pudle. Tak samo. Weźmy już wszystko, co nas się Polsce oddali. A teraz to pożyjemy, rozumiesz, pożyjemy jak prawdziwi cywile. Przed wojną, rozumiesz, jeździł konny tramwaj z Wołomina na Mironowskie Górki. A ta habeta, co go wlokła, to całkiem zgłupiała. Na przystanku to zamiast odpoczywać, to ona w miejscu dreptała nogami. Tam i z powrotem w tej weftę, co? Nie. Taksi to nie interes dla mnie, interes dla głupich. Trzymaj, gaz. Na gazie, trzymaj. Cholera jasna. Trzymaj na gaz. Tak. Poszła się. Pluj na terurę, hałas, ale mocy przybędzie. Jak kupię głos ludu, to mnie poczytasz, ty. Zobacz. Cholera, to koniec. Zdech kucyk, psia jego w gaz. Hrabia, naciskaj, pokręcę korbą. Woźnica mu się nie przytrafił. Ty, profesor od dentkologii, ty. Jak się znam, to na pewno dawno sprzedałeś te klucze. Wszędzie grat idzie na złom. Słuchajcie, trzeba go popchnąć. Z górki na pewno zaskoczy. Zaskoczy ci. Przecież do miasta z górki niedaleko, a w mieście znajdziemy klucz od kowala. No, sobie, odsiedz z wozu. Do pchania biegie masno! Co? Sama pchaj. Dziedzice polne z reformy rolnej. Szefie! No co, trzeba pogonić tych ćwoków. To pogoń. Mamy tutaj stać, co? Żeby nas romnęli? Przecież jesteś plutonowy, nie? A ty kapral. No. Jak ja kapral, to... No już! Zwariowaliście? Szeregowy. We 3 damy radę. Dawaj. No to już, do przodu. No raz. Razem. Co to dzisiaj, niedziela? Nie, to na anioł pański tak dzwonią.
Zwariowałeś, południe już dawno minęło. Znowu zapowiada wizytę? Tym razem będzie grzecznie, spokojnie, bez trupów. Myślisz, że ci z urzędu przywitają was chlebem i solą? Ich tu nie będzie. Hak uprzedził, żeby już czerwonych nie było. A księdza uprzejmie prosi, ślub o zmierzchu i przy świecach. Prosi czy rozkazuje? Co miałby rozkazywać? Nie zdarza się, żeby kto prośby kapitana nie posłuchał i długo potem po świecie chodził. Maryna nie posłuchała. Też ją zarżniecie? Na panny hak ma inne sposoby. Pochwalony. A jak? No ty, bracie, uważaj. Jakby jaka krewa. Na wrota będą podparte kołem. Naciskają? Starych puścili, rekruty przyszły. Ślad zmylili. Bywaj. Bywajcie. I bez motoru, i z fasonem. O! No, razem. Dzień dobry. Na wieki wieków. No dawaj, 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 to szybko już. Dlaczego kluczy nie macie? Jak to nie macie? Są. Zwykły komplet. I sztorcowe. To świec, no. Macek, wojsko o klucze dziaduje. Pożycz mu, bo biedne. Tylko dawaj, 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 bo jak ci dziad przesunie, to się nogami nakryjesz, no. Komu to dziś dzwonili? Leśniczemu, leśniczynie. Tej małej, jakiej tam było. Kasia. Twardy, no, mocniej odkręcę te świece. No, przyprzyj się, tak. Czekaj, sam to zrobię. No. Klapy podnieś, tak. Reszty nie wyrażasz. Zaraz, zaraz. Cholera, świece. O świece? Zasawy się. No i co? Przeczyścisz to? Dobra. Ja karburator będę robił. Cholera, wiedziałem, że tak będzie. Poczekaj. Czekaj. No.
Szaber. Co? Nie ukradzione, a odebrane. Bad Freienwalde. Gdzie, gdzie? Fraj, fraj jak? Bad Freienwalde pod Berlinem. Jasne? O. Pasek! Dobra, dobra. No moje! Moje! To zejdź tutaj. Nie, Aniu! O, co tu robisz? Wiesz, że dopiero wieczorem? Przy świecach. Tak, słyszałam. A w czym przyjdziesz na ślub? Czekaj, zaraz ci pokażę. Ładna? No ładna, ładna. No, pokażesz mi? Wiesz, że Zosia nie zgodziła się być druhną? Czemu? Nie wiem. Panowie przejazdem? Tak jest. Samochód. No to zapraszam na ślub. I na wesele. Miejsca starczy dla wszystkich. Aha, ślub będzie po zmierzchu, przy świecach. Panowie by na pewno, ale służba, prawda? Służba to już dla nas nie. No to życzymy wszystkiego najlepszego, obywatelu poruczniku. Jak będą gotowe, to nie zapomnij o szarży. Wała. To my ci małorolny darmo hektary, a ty? O! Pani majster. Jak się nazywa ten porucznik? Zna go pan? Boże. Zieliński. Zieliński? A był taki jeden Zieliński w dywizyjnym zwiadzie, ale to nie ten. Nie, nie, to nie ten. A jak dawno on tu mieszka? A co jest? O, tamtemu zagadanie płacu, a nie mnie. To obywatele, żołnierze. Szukaj drzewa na ogień. Dobra, dobra, już idę. No i co? Mieliście gościa? A co? Zabronione? I co? Nic, glina, nic. Jeszcze pogadamy w cztery oczy. Cztery oczy i jeden garb. Bojowa to milicja, co? Tylko jakoś niewysoko od ziemi odrosła. Przynajmniej nikomu nie zasłania. Cześć, glina! Za okupacji w cegielni robiłem. Możecie mi mieć glina. Panowie tu na długo? Jak skończycie, to narzędzia wrzućcie za próg. Ich, mi synu muła! Świece gotowe? Dawaj, no. Zaraz, zaraz. A czy nie przedłuży? Nie, to z tutejszego oddziału. Pierwsze trzy dni, jak przyszli Sowieci, partyzantka była za milicja. Potem musieli zdać broń i opaski. No to w ten czas dostałem się ten Mauser. Ja to nazywałem do PPR-u, ale... Sekretarz mi przetłumaczył, że do milicji to tak, ale do partii to lepiej nie.
Żeby ludzie nie mówili, że nawet garbaty przyjmują. A ilu u was tu jest? Dziś to ja tu sam. A co tu ma być dzisiaj? Twój interes. Ślub. Zielińskiego? Tak, Brzozy. Pan wie, że on to do maryny razem z Hakiem chodził? Przez całą okupację. Zawsze wcześniej zapowiadali, kiedy przyjdą. I w ten czas nikt z granatowych posterunku nie opuszczał. Nic nie wiedział, nic nie słyszał. A oni pojedli, popili, potańczyli, a rano wracali do lasu furmanką pełną mięsa, mąki, bandaży, a czasem nawet granaty i amunicję wieźli. No i jak przyszła Polska, zabrała im broń na trzeci dzień. Jeden po nią poszedł za wami, a drugi w góry. Maryna z początku tak jakby z tym co bliżej, a potem wybrała tego postrzelanego na froncie. I teraz Hak zawiadomił, że lepiej, żeby nikogo z partyjnych nie było, bo na ślub przyjdzie za świadka i na weselu potańczy. Jak to? A wasz sekretarz też? Piotr? Mój? No tak, ten, co nie chce garbatek do peperu. Nie, jego Hak rozstrzelał w zeszłej jesieni, jak ziemię dzielili. A od przedwojny było ich cztery. Dwóch Niemcy, a dwóch swoi zabili. I ty się sam zostałeś za władzę? Ja tutejszy. A od czasu, jak organista z Hakiem poszedł, to gram w kościele, bo to już nikt inny. Przyjdą i może nic. Nie. Żeby tak to nic, to nie. Hak nerwowy. Paroma domami przyświeci. Paru na pamiątkę w sztywni. Ogień zalać. Kartofle jeszcze nie gotowe. Kwadrans. Niech dojdą. Tymczasem ładuj graty do pudła. Hrabia, co jest? No słucham, proszę bardzo. Mięczuch. No kończcie już, niech was wszyscy diabli wezmą. Tak jest, szefie. A co, wszystko załadowałeś, a siekiera gdzie? Ja wiem, gdzie jest, to przecież ja nie... No jest, no. I o co chodzi? Ty nigdy nic nie wiesz, ty. No jest, my co... Tam ci się. Chrystusie, na litości się zebrało! Wierne ojczyzny syny chronią pindę maryny! Chce się dać przerobić na durszlak? To zostawaj, ale sam! Tak. Laleczka! Siatkę w cholerę by was wszystkich wzięła. Gdzie ja to mam, siatkę? Ale ja to znajdę, ty! Myślałeś, że nie mam, co? Tak? Tak myślałeś, ale ja mam, patrz, mam wszystko, co mam, co trzeba. Nie gówno swojego sabotażu. Zaopiekuj się moimi manelami. Aha, nie zapomnij, bracie, oddać temu kowalowi narzędzi. Dobra? No. A to weź na pamiątkę. Dnia dzisiejszego. A jak będziesz miał przedsiębiorstwo, wywóz, przywóz, to ci się przyda. Wezmę. Pewnie, że wezmę. Myślisz, że nie? Moja babcia też miała. Na szczęście taki sztul po samobójcy.
No, wsiadać, wsiadać, chłopaki. Ja zakręcę. Hrabia, zaproś jedziemy. Szefa do budy. Oszalałeś? Przecież one na pewno żyją. Radomsko, duże miasto. Dlaczego akurat ten bandyta Warszyc miałby twoją matkę i siostrę? Hrabia, nie paj się w gówno. Przecież jesteś inteligent. Książki czytałeś, no! Może o jedną za dużo. To jak, kręcić? Kręć, kręć! To ci dopiero. Własne oddasz Kowalowi. Czekaj, czekaj, czekaj. Co? To nie tak. O. O. Kręć! No i co? Już kręć, no! A jest! Daj parę. No granatów nie żałuj. Można. Dwa. Cztery. Daj jeszcze jeden na zakończenie zabawy. To tak mocowo? Dostać? Nie, nawet ćwierć morgi za to nie dadzą. Ty kołku. Przednie, póki czas! No kapkaz! Jedziemy wozu! Ty, daj na broń szefa. Nie. Wbijam! Nie. No i co? Siedź jak dobrze. Co się dzieje? Jak ruszasz teraz tej cholery? Cholera by was wzięła. Oddział wydzielony. Ja nie cygan, który dał się dla towarzystwa powiesić. Ale one krogu w dywizyjnej gazecie nie zapomnę. Nawet wierszem napiszę. Było pacanów wiele. Wysiadka. To do już. Tutaj nie proszę. Korba, stój. Badaj gorące. A wy tu czego? Jest z tobą. Tego samego. Przecież mówiłem, że nie musowo. Nic nie dadzą. Ale jak co to mogliby odebrać? Menaszki pan hrabia zapomniał. No co, szurasz? Zaproszysz. Przyślę pomoc? Może. Bo ten starszy się zmelduje się pod rozkazy. Tak to wam powiedział, że ja tu dowodzę. Co to? Stół obywatel, starszy sierżancie. Dobra, dobra, zostaw po tym przyszłym. Tak jest. Siwy, siwy! Siwy, stój! Brrr. Siadaj, Glina. Trzymaj. No. Dziękuję. A, masz i ty. No, masz, zebraku. Zebrak to on nie jest. Służył jeszcze we wrześniu. Potem pod Brzozą w partyzance chodził. No i rok w milicji. Póki mu oko odłamkiem nie zepsuli. A to jemu się należy. Hmm. Mam jeszcze karabin maszynowy. Gdzie? Na dzwonnicy. Stary grat na nóżka. Tyle, że zamek się zacinał. Parę strzałów i klops.
Wiecie co, Glina, powiedziałbym wam, co myślę o lajzach nieumiejących przedwojennego CKM-u naprawić. Ale konia wstydzę się. Ręce, Glina. I za wcześnie się poddajesz. Do tego się. Jak będziesz ciągle wyginał w tej z powrotem te korony, to może się złamać. Cześć. No i co, rozkraczył się twój bajzel na kółkach? No co to krzyk, szefie, no. Gaz w stodole za plebanią! Tylko wrota odemknąć i z hamulca spuścić i ostro z górki na biegu zapali, szefie. No co, coście tak gały powywracali. No przecież sam spieprzać nie będę. Się we łapą przewracało, żeście takie niemożebne kozaki, no. A co tam jest za murem? Wąwóz i rzeka. A wesele gdzie? Szykują. Tam. Czekajcie na nas przy wieży. Tak jest. Chodź. Tu w porządku. Tam, szefie. O, przyniósł pan kapral? Przecież powiedziałem, tak. Panna Marysia przyniesie lejek, to dam. To tylko tak u dziewcząt. Obiecała i nie dała. Jaka Marysia? Genowe? Pa! O, przepraszam. Przyszli panowie, jednak... Przepraszam służbowo. Cieszę się. Bardzo się cieszę. A, to zimienka. Lubi pan kapral zimne nóżki? Na przekąskę pan Nogienia, a potem to... Aha. Co? To muszą być gorące, pan Nogieniu. A muzykanci tutejsi? Nie. Ale na harmonii najpiękniej gra pan organista. Ten garbaty? Nie. O, widzi pan tutaj? Nie ma kości. Ruszę się. Mózg zaraz pod skórą. Lekarze mówili, że wystarczy nawet ukłucie szpilką albo ukąszenie pszczoły. No tak, tak. No i wie pan, stąd czasem zapominam jakieś słowa, ale... Lekarze mówili, że to przejdzie. Obywatel porucznik mówił, że 100 akcji razem z hakiem. Tak. Całą okupację. My z Władkiem
Jak dwaj bracia. Jeszcze jako podchorążowie z promocji z 38. Z Hakiem? Tak. Druga kompania. To ja już to mówiłem? No widzi pan? Tak, druga. Jak bracia. I dlatego też, obywatelu sierżancie, nic złego się tu wydarzyć nie może. Wszyscy nas tu znają. Całe miasteczko. Zawracamy. Coś pan, panie Konrad. Powiedziałem, zawracamy. Pan wciąż z tym żelastwem po ulicy chodzi? Dobra, dobra. No, rada. Widzisz go. Dzień dobry. No i co? Teraz możemy sobie pogadać w cztery oczy i jeden garb. Konrad. Pan tu dowodzi? No ja. Kowal wybierał się ku górom. No to wytłumaczyłem mu, żeby został. No dziękuję. I co, od razu posłuchał? Tulski. Imperatorski. Nie rozstajemy się od 905 roku. W czym jeszcze pomóc? Będzie pan na weselu? Naturalnie. Jakby co to... O, ręka jeszcze pewna. No to... Z panów pan. Pewnie? Jeszcze się nie urodziłeś, jak on już dawno był w partii. No i co z tego? Jak to co z tego? Towarzysz, ale z panów. Chodź się, widzicie Kowala. Tak jest. No to pod twoją opiekę. Rozkaz? No to co, chłopcy, chodźmy. Rączka jeszcze pewna. Hej. Na tym weselu my się razem bawimy. No co się gapisz, rozbieraj. O, tam na wieży. Weź to. Kawę sobie złożysz. Co wy tu? Pochwalony. Gdzie ten wasz główny? Na wieży. Pokłamaliście, brzoze. Do strzelania się szykujecie. Moi pierwsi nie zaczną. Kłamiesz! Ja powiadam pokój w domu Bożym. Żadnego rozlewu krwi. No, po to tu zostaliśmy. Pora wreszcie, żeby był spokój. Nie trzeba było ziemi ludziom odbierać. To byłby spokój. Słyszysz? A z czego dać chłopom? Nie trzeba było partyzantki siłą rozbrajać. To byłby spokój. I ksiądz? I ksiądz w to wierzy? Już! O Boże! Będzie strzelał? Jak trzeba, to będzie. Tylko że naboje stare, przedwojenne. To z 39. czeska zbrojówka. Ksiądz naprawdę w to wierzy, że gdyby nie my, to byłby spokój? W Boga wierzę! W Boga. Rozumiesz? To w
Powtarzam, ani jednego strzału pod dachem osłaniającym krew Chrystusową i ciało. A ksiądz myśli, że ja nigdy u komu nie byłem? Klęknij na oba. Proszę? Klęknij, powiadam. Nie lubię pogan w poświęconej ziemi grzebać. Ego in articulo mortis indulgentiam plenariam et permissionem omnium peccatorum tibi concedo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dzwonić pora. Organista na chór, a my chłopcy... Obywatel! Hak! Kapitan Hak! Walką, na nocą! Czego nie strzelasz? Ksiądz prosił, ślubem zajęty i nie ma czasu na pogrzeb. Może się dogadamy. Porucznik Brzoza i panna Maria prosili. Może. Słowo oficerskie? A ma dla was znaczenie, że oficerskie? Nie, dla mnie nie. Myślę, że dla was. Dowodzisz tutaj? Tak jakby. Zgoda. Oszczędzimy naboi. Uwierzycie? Zaryzykuję. My pierwsi nie strzelimy. No to prosimy do środka. Kolego partyjny, a wam do kościoła to wolno? Czemu nie? Kto nie morduje i nie grabi? Dziękuję ci osobiście. Skurwysyn. Widać, dopiero po mnie przyszli.
a koła pod kuźnią nie było. Obstawą, że jeśli oni nie zaczną pierwsi... Nie ma obawy, nie zaczną. Mogliśmy zacząć przed kościołem i skończyć. Ubeckie metody. Kryminał zamiast wesela. Po to wam było potrzebne moje słowo. Na chwileczkę, tylko złożymy broń, żeby przypadkiem komuś nie wypaliła. Jeden od was, jeden od nas. Przypilnują, a oddamy przy pożegnaniu. Panie organista, grzech. A gdzie ten grzech? A przynajmniej scyzoryk. Można? Jak to na wesele bez scyzoryka? Nie, szefie? No. Prezent ślubny. A monogram, ale się zgadza, co? Ej, Pepper, ziemię odbiera pan kapitan Sztuczce. Marne czasy, cholera. Mamy się z wami podzielić? No co, panowie? Prosimy do tańca. Można wychodzić. Mam tu paru nieboszczyków. Kudłaty! Tak jest! Robisz? Można. Żadnych.
Panie Krzedeśli, spokojnie. Wojna albo durnia? Durnia. Przełóż. Twoja? Moja. Twoja? Moja. Tak lubię latce. Moje uszanowanie! Moje uszanowanie dla księdza dobrodzieja! Dobry! 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 Zakręciło mi się w głowie, wiesz. Tak, pójdziemy usiąść. Zdrowie! Panny młody! Zdrowie kapitana! Oby wam się mnożyło i szczęściło, aż do samej śmierci. Władek, skąd ty to wziąłeś? Ale nie możemy tego przyjąć. Jak chcecie. Władek, naprawdę nie możemy. Ale ja naprawdę, ze szczerego serca. Kartek, do ubeckich sklepów nie dostaję. Zobaczymy. Jak chcecie to wyrzucić? Srem, warszawski. Panowie, zdrowie młodej pary. Czy można cię prosić do walca? Można? Oczywiście, Władek. Ja jeszcze tych wirowych nie mogę. A gdzie się pchasz, Marku? Ania! Ania! Panna Genio, ale tańczy z Ania. Nie tak mocno, Genio, bo trzasnę! Brawo! Kościół! Kościół! Kościół tutaj! Kościół! Odbijamy! Na siostrę miłosierdzia się najęłaś? Daj spokój, Władek. Lepiej ci było ze mną, prawda? Po co skalekujesz do łóżka? Przysięgałam przed ołtarzem. Ale zaraz kłaść się z nim przecież nie musisz. Chcę. Możesz nie zdążyć. Przepraszam. Czy mogłaby mnie pani przedstawić? Pani? Spodobała się pani? Piękna. Mhm. Naturalnie. Muzykanci, tu Jarianka! Po malunszku grajcie, co ci zapisał, właśnie po się mojej mańce, Zuzek rozkołysał. Pięknych kobiet to a już od pewnego czasu nikomu nie zazdroszczę. Ale to, że
Pan jako żołnierz, jako zwycięzca był w Berlinie, o. Początkowo groźnie to dzisiaj wyglądało, ale jakoś się rozkręca. Panie, byłem w Wiedniu, znam Petersburg, ale Berlina to panu zazdroszczę. Pan starszy pana młodego ustawia. Panno Genia, może byśmy tak poszli do stodoły, zobaczyć jak tam samochód, co? Tak zaraz? Przecież to niekulturalnie, trzeba najpierw trochę potańczyć. weź tę rękę bokową, ale patrzy! Mówi pan Berlina. No pewnie. Ciekawe. Jak pan myśli, czy ja po tym Berlinie jestem już pachołkiem Moskwy, czy jeszcze wciąż zaplutym karłem reakcji? I pan, a o guziku co to go nie oddamy? Kto dziś pamięta? Panie, panie poruczniku, ja we wrześniu na strychu ze sztucerem. To było tak. Tu była jedna droga, tu droga, a ja... Panie wyższy nie przemknie, rozumie pan? Komuna was najęła nie za pieniądze, a za ziemię i to za cudzą. Jak to ma tyle, że sam nie obrobi i ludźmi jak bybę może, to mu odebrać nie grzech. Pan też na coś liczy. To niby zamiast kuźni pilnować, to z nimi ma spółkę. Chyba nie po to, żeby senat utrzymać. Oczywiście! Wszystko będzie wspólne! No tak, tak, no baby na przykład będą wspólne. A będą, będą, no jak najbardziej, oczywiście, że... Poczekaj. No, wiesz za co, pieprzony inżynierze, zdrowie! No, chlup! Dobry z braku. Senat to ja też mam w dupie. Ale tu nie o senat chodzi, tylko co dalej? Czy ma być Polska, czy Sowiety? Na wieżę. To co? Jeden i odwał. A co patrzysz? Omega, 12 kamieni. Twoja. Zabij! No, nareszcie. Ale temu, kurwa, temu nie dawaj! Co on tam panu mówił? To. Ten na ucho. A ten podkowy zamawiał. Uważaj pan. No, idziemy. No. Przekabacili was. I najprostszych rzeczy nie możecie zrozumieć. Trzy razy tak. Gdybyście pełnym głosem wołali, to i tak nie pomoże, żeby Zachód na Odrę się zgodził. A co myśleliście, że Amerykanie to z Niemców zrezygnują? Z ich przemysłu, z ich wojska? A co myśleliście, że Niemcy to zdradzą ziemię, na której setki lat siedzieli?
Pan uważa, że my powinniśmy tę ziemię zdradzić? Myśmy wcześniej na niej byli dłużej. Zresztą, jak będzie siła, to się zgodzą. Ale... Orać macie czym? No. Choćbyście cały PPR do pługów zaprzęgli. To i tak nie pomoże. A Truman... Truman... Konie ma. Traktory ma. I wiecie, co czerwonym da? O! Polsce. Polsce ma dać. Panie poruczniku. Oj, coś widzę, sierżancie, że wam się na starość wzrok zepsuł. I dwóch gwiazdek od trzech nie odróżniacie. Pierwszą dostał pan za naukę pod Chorążacką, drugą za walkę z Niemcami, a trzecią... Kto pan dał? Ta, która ma na tej ziemi największe prawo. Polska. Pod ziemią. A tak, była tak... Była taka za Niemca, teraz nie ma. Wschodnia nasza granica. O, ale dajcie to winterku, bo nie dojdziemy. Do niczego. Ładny? 8 lat. Co 8? 8 lat, panie poruczniku, od 38. Rany boskie. Nasze. Druga kompania. No to chodź, zatańczymy. Tak, dobra. Dobra była kompania. Jak służba, to służba. A jak spocznij, to... Zaraz. To dlatego nie wystrzelaliście nas. Pora przestać. Inaczej to... Pusty kraj zostanie. Słuchaj, stary. Ciśnij tam. Mundur do sracza. Jutro może być już za późno. Nie w tym rzecz. Mundur to my i tak wszyscy jutro zdejmiemy. 100 lat! 100 lat! Niech żyją! I tu na Bogu, proszę. Tyle nam dali, tak? A hitlerowcy co piątego wymordowali. No co? No to chcecie, uważacie, że my mamy między sobą parę tysięcy jeszcze? O, taka ma być. O. Dobrze mówię? Zaraz! Zgodniłeś? Ze Stalinem? Nie. Cupa! My przecież razem na Hrubieszów. A? No i co z tego, że razem? Co z tego? Bo oni chcą samoistnie, pod sam Kraków. O!
Coś mi się na tej mapie nie zgadza. Tak, ciekawe. Biały Jozeł bez korony. Polskę nam się zbrony. Troman, troma, spójrz ta was. Spokój się. Spokój się, ty durny jeden, jak się wie, czego chce, mówi tak, mówi nie. Tylko kaczka gubi tak, dasze ciągle tak, tak, tak. A ta przepióreczka, la, la, la. Baran wie, czego chce, choćby raz wdechnąć, nie, 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 nie. Ale każdy mądry człowiek kładzie wała na ten dek, ha, ha, ha. Chodź tu, no, chodź ty. Gdzieś ty, organista! Trzymaj się! Ty zgurlieju ty! A ja ci zakrył! Pachole ty! Kurwa! Baczność! Idź, przewietrz się. Orkiestra gra, stoisz! Chodź, Gienka! Przewietrzymy się służbowo! Co? Jest na ci? Odlać się muszę. Tak? No to chodź. Stawiam buty. Masz. Dużo to tam one nie są wart. Oficerci. Więcej nie dam. Zgoda. W taki sposób tej polski można przegrać. Asy. Czerwienim asy. No. W klipę pod magistratem ci grać, a nie w durnia. W klipę, kolego, w klipę. Ej, siebie gra. Powiedział, że nie dam, to nie dam. Zmarnuję cię, konia! Thank you.
Widzi pan, panie sierżancie? Z różnych stron, różnymi drogami, a przecież w zgodzie. I gdyby znowu ktoś chciał, wszystkich miałby przeciw sobie. Wszyscy, panie poruczniku, to samo, co nikt. Spurczniku. No, od się, no. To jest. Do każdej roboty, żeby nie schrzanić, to potrzeba paru fachowców. Popatrz za siebie. Uwaga w twoje oczy. Ja, sierżancie, tak szczerze, po starej znajomości, ale nie wszystko da się tak. I z tej troskliwości, z tej życzliwości posłał pan Kowala po pomoc. Po co pan ich wezwał? Palić, mordować? Myślał pan, że ja nie dotrzymam słowa i starego podchorążego ze swojej kompanii nad ranem trzymam, że tak? I tak już bywało. Tak, bywało. Jednak musimy teraz inaczej. Wyjdźmy wszyscy przed ganek. Lina! Jest! Powtórzysz, gdyby ktoś nie słyszał. Myślałem, że pożegnamy się nad ranem, ale przez ten pożar myślę, że jednak szybciej. No cóż, pan porucznik, zawezwał posiłki? To musi je teraz zatrzymać. Towarzysz, sierżant ma rację, choć nie zupełnie. Pożegnamy się zaraz. Daję wam szansę przez wzgląd na starą znajomość z towarzyszem sierżantem. A teraz spierdalajcie. Tak jak stoicie. Gonić nie będę, no już. Amaranty zapięte pod szyją. O Boże, mój dziadka. Po zabierze, okonista. Tak jest. Wstać. Spokojnie, panowie. A teraz jazda. Nie będzie pożegnania. Pan porucznik zostanie. Reszta w dół i przed siebie.
Jak spotkacie swoich, zawracajcie w góry. Godziny po wschodzie słońca czekajcie na Przyłęczy. Od was zależy, czy wasz dowódca przeżyje tę noc, czy wróci do was. Pierwsza kula z waszej strony trafi w niego. No już? A ja może zostanę. Nie tutaj. Władek. A Maryna mówiła, że bez pożegnania odszedłeś. Ja zaraz wrócę, wiesz? Tylko z szefem mam do pogadania jeszcze. Dobra, to czekamy. Wrak, śmieszny ogryzek wojenny ten wasz koleżka. Długo jeszcze mam stać pod tą muszką? Mówili, że to wasz przyjaciel. Dla nas, ni brat, ni swat. To skąd wy tutaj? Zapłacił? Nie, no już pan porucznik to inaczej nie może zrozumieć. A ja może po prostu mam dość trupów, pożarów i każdego skurwysyna, który chciał... Który co? To, co miałem w 44. Dać się zamknąć i rozbroić, tak? Brzoza poszedł na Niemca, a pan na swoich. Zresztą mnie chodzi o dziś. O dziś. Rany boskie na wieżę. Wstawaj. Wstawaj! Łapie do góry. Oddaj mu buty. Uczciwie w durnia wygrałem. Puszczaj! Nie pytam. Masz, człowie. Dawaj. Trzymajcie. No. Masz. Glina. To jest szefa ten. Gdzie mój Mauser? Proszę. Jest. Ja już rozprowadzę na stanowiska. Rozprowadź. Aż oddasz to staremu, pamiątkowi. Sam mu po tym podziękuję. A prawo. Wierzacie, że mnie przy życiu zechcą zachować, co? No, różnie może być. Tak. Zależy od tego, kto obejmie dowództwo. Może taki, który już od dawna czeka na okazję. Jest. Jest dla was sposób,
chyba nie do przyjęcia. A po cholerę mamy się zabijać. Niech pan idzie. No idź już, idź. Kompania? Po referendum amnestia. W porządku, kapitanie. Wszystko w porządku. A ja chciałbym wytłumaczyć wszystko. Jeśli pan kapitan pozwoli, to ja zaraz wszystko... Że chcieliście tu zostać, co? Tak, po prawdzie. Rano się okaże, czy to hak, czy do haka. Zawidna się nie odważył. Ja pójdę na dzwonicę. No i co, będzie strzelał? Czkawką, ale będzie. Jakby co to ze strzelaniem, czekamy na waszą salwę. No, lepiej. Bo jak się rozbiegną, to właśnie to, o co chodzi. Musisz na nieboszczyku. Polska ci mała? Tak, wygodniej.
Tylko czar tej baby. Dokąd cień krzyża sięga, szefie, tam czar nie wejdzie. Babę posłałem po ogórki. No co? Ale szefie... Daj spokój na stanowisku. Szef ciągle w starej roli. Przecież będziesz cywile. Ale jakby coś. Szefie, a jakby nic. No, to będziesz nas rano wiózł. O, szefie. Powiedzcie hrabiemu, że w razie czego niech czeka ze strzelaniem, póki chłopcy granatów nie rzucą. Tak jest. Czekaj, czekaj, stój. Zapalisz? Siadaj. A może by w dzwon uderzyć, co? A jeżeli już hak daleko, to co temu wojsku powiesz? Żeś się przestraszył? Idź już zimno. Powiem hrabiemu. Przepraszam. Słuchaj. Gdzie jest mój pistolet? Nie masz, już oddałeś. Głowy koronowane. Gazika łobuzy spalą. Hrabia, co? Spokojnie. Idą.
ci. Biegam się! Już! Thank you.
Wesela zagoi się. Żyje, Gieńka. No jak jestem? Twardy. Myślisz, że to przez twoje łamanie świec jedziemy? Ech, twardy, twardy. W ziemi pod ziarną nie można podzielić. Brat lupę miłuje, nie brata zastrzelić. Domy podpala i wojnę przyzywa, to dobrym piechurom nie pora spoczywać. Jachy czy błota, zamieć czy słona, dalej czy bliżej twoich stron. Zawsze piechotę. Będzie kto o nich pamiętał? Z początku wszyscy, a potem nikt. To zawsze ciebie.